Użytek ekologiczny, traszki ratajskie. Proszę Państwa, znajdujemy się w dzielnicy Hartowo między osiedlem Tysiąclecia, Lecha i Rusa. Znajduje się tam park, 5,5 hektara tego parku zajmuje użytek ekologiczny, powołany na wniosek mieszkańców osiedla Tysiąclecia uchwałą Rady Miasta Poznania z 2011 roku. Celem powołania tego użytku ekologicznego była ochrona zamieszkujących tam płazów, takich jak traszka zwyczajna, żaba trawna, ropucha szara, ropucha zielona, i grzebiuszka ziemna. Jak wiadomo, klimat się zmienia i po prostu w tych stawach, jak pozostałych na terenie całej Polski, zaczyna brakować wody, bardzo niskie stany. I tu postanowiono temu zaradzić. Aby zapewnić żyjącym tu stworzeniom odpowiednią ilość wody w stawach, powstanie zbiornik retencyjny, system rur nawadniających, które będą zbierały wodę z istniejącego nieopodal Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Woda ta będzie pobierana z dachu i przy pomocy rur grawitacyjnych będzie przesyłana do stawów i zbiornika retencyjnego, który ma też tu powstać. I oczywiście te dwa stawy będą również połączone rurami, tak aby woda mogła swobodnie przepływać do następnego stawu. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny film. Kamera, narracja, realizacja Ryszard Maj. Koniec.